Jestem Vi. Jestem Vi. Jestem Vi. Jestem Vi. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, okej? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mhm. I co? Dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrą. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz? Że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? A, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić.
Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko, nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? Nomadzi to największe zło tego świata? Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przybłędny? O nic. No. I dobrze. Halo. Odbiór. Odbiór. O, jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. V. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. Nomadzi dostają robotę od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do Backerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak on się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś.
Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Ty jesteś Wells? Ta. Mów mi, Jackie. Jestem V. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Manu. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak, jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak. I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A huevo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało, a potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Ta. Ciężkie. To co, jedziemy? Przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj, Manu. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj.
Na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? Może trochę. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra. Wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala madre. Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred chip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer 2. Jak leży? Proszę siadać. Dokumenty. Znam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną. Jeżdżę sam. Odważnie. I niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to oto i naiwne. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. No to mów, co tam się stało.
powiedzmy, że po prostu mam złe przeczucia. Często tak masz? Rzadko. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Wyjemy stąd. Robi się. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd. Dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się, to się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... Jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O kurwa, to skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze? No mamy, prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Legwan szlachetny? No, widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antylii. Długą drogę przebyłeś, sukinsynu.
Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Dlaczego pytasz? Bo mam przeczucie, że nie bardzo masz co ze sobą zrobić. A to nie jest miasto, w którym poradzisz sobie bez kumpli. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczoch! Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zmieńmy się stąd.